jedzenie, samice i jaskinie. I w zasadzie to się nie zmieniło. Tak? Jeśli popatrzymy na motywy, dlaczego ludzie zabijają, tak? Albo to są konflikty właśnie o partnera seksualnego czy partnerkę, jaskinia, tak? To mieszkanie czy to dobra materialne, no i jedzenie, tak samo konsumpcja. Pamiętajmy o tym, że z jakichś względów Homo sapiens przetrwał, czyli nasz gatunek, natomiast Neandertalczyk wymarł, prawda? Też są hipotezy takie, że myśmy byli jednak bardziej brutalni, że działaliśmy w grupach większych, prawda? I w związku z tym mamy tylko trochę tego Neandertalczyka w sobie, bo doszło do zmieszania się genów, ale stosunkowo niewielkiego. Każdy z nas ma tam 2-3% Neandertalczyka w sobie. Pytanie, czy to jest to lepsze, czy gorsze, tego nie wiem.